Ląduję. Wyświadczcie przysługę mnie i mojemu psychiatrze i trzymajcie się z dala. Czekam w strefie lądowania. Wsiadajcie na pokład i trzymajcie wrogów z dala. Rozejrzyjcie. Czeka was rozpierducha, czy wam się to podoba, czy nie. Nie martw się, najemnicy są zajęci bitwą z nieumarłymi. To powinno dać nam szansę. Prawda. Podoba mi się, jak myślisz. Waszym celem jest wieża radiowa na dachu. Oznaczam ją na mapie taktycznej. Gdy wieża już będzie aktywna, użyjcie klucza deszyfrującego z tabletu Janssen, aby nawiązać łączność. Do celu, macie oczyścić pokład i dotrzeć na dach. Tam znajdziecie wieżę. Uwaga na górze, skurwiele rzucają granaty dymne. Szyfrujący zaakceptowany. Oddział, utrzymajcie pozycję, a my nawiążemy łączność. To na pewno zadziała. Za bardzo się nie śpieszyliście. Ukryłam się niedaleko. Podsyłam współrzędne. Szybko. Widzę, że najemnicy zbliżają się do tego sektora. Radzę się pośpieszyć. Ja potrzebuję jeszcze chwili. Właśnie usuwam wyniki moich badań z bazy danych Terminusa. Chcecie zostawić Zachajewa z wynikami moich badań? To jak wręcz nie ma punktu. Dodatkowe cholera. Janssen kasuje wyniki badań. Zed, nie mogę jej odciąć. Kiepska decyzja, doktor Janssen.
To nie jest praca, z której można tak po prostu odejść. Twoi nowi przyjaciele tylko pogorszą sprawę. Operacja Rygiel była nierypałem od samego początku. Wciąż nie mogę uwierzyć, że dałam się nabrać na bzdury Zachajeba. Podania energii międzywymiarowej. Cieszenie. Pęczyłam w psychopatie klucz do apokalipsy. Do dr Jansen, a ona musi odpowiedzieć za wiele rzeczy. Czy naprawdę ta cała konspiracja jest konieczna? To ja was wezwałam, pamiętacie? Lepiej nie próbuj mnie przekonywać. Ruchy! Witamy w operacji Rygiel. Szefowo, chcę z tobą pogadać. Zatrudniła mnie do kontynuacji badań nad produkcją energii pochodzącej z n-wymiarowych interakcji. To była tylko czysta teoria. Przynajmniej do pewnego momentu. Co do Zachajewa, to nie miałam pojęcia, że pracuję dla terrorysty. Kłamiesz.
Myślałam, że jest CEO. Jestem fizyczką, a nie jasnowidzką. I nie pracowałabym dla niego, ani dla kogokolwiek innego, gdyby nie wy, gnojki. Zachajew jest wolny i ma jeszcze większy zapas wzmocnionego Ethereum. Tak się składa, że wiem, że zawsze nosi je przy sobie. Nie mówiłabym o tym, gdybym nie chciała go powstrzymać. Posłuchajcie, znam ten pierwiastek do ostatniego protonu. Jestem prawie pewna, że będę w stanie go zneutralizować. Prawie pewna, to za mało. Potrafisz czy nie? Może powinniśmy jej wysłuchać. Proszę, muszę to naprawić. Jestem jedyną osobą, która może to zrobić. Obyś miała rację. Wydobycie idzie świetnie. Omówimy się sprzedając na Ethereum. Gdy będę mógł już wyprodukować tego więcej, zresztą zrobisz, co ci się podoba. A co z naszą zgubą? Swoje już zrobiła. Znaleźć i zabić.